Dzisiaj kolejny raz możemy powiedzieć bardzo wyraźnie, odważnie, z podniesionym czołem, patrząc każdemu w oczy. Otóż dotrzymujemy słowa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Wracam pamięcią do wydarzeń sprzed lat, kiedy świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej, pan profesor Lech Kaczyński, mówił nie tylko o Via Carpatii, mówił również o Via Baltice. Mówił, że Via Baltica to droga, która zlikwiduje wykluczenie komunikacyjne północnego Podlasia, Warmii, przede wszystkim, przepraszam, Mazur, także i Suwalszczyzny. I uczyni drogi od granicy litewskiej w kierunku Warszawy bezpiecznymi. I tak się faktycznie stało. Jesteśmy na odcinku bez mała 20-kilometrowym wybudowanej drogi ekspresowej, o której mówiliśmy w Łomży jesienią 2016 roku. Nie wiem, czy są z nami dziennikarze, którzy wówczas sprawozdawali to wydarzenie, podpisanie programu inwestycyjnego, pełni sceptycyzmu, pytali, dlaczego obiecujemy coś, czego nie jesteśmy w stanie zrealizować, bo nie ma środków finansowych. Otóż tym, co się tutaj stało, tą budową, która jest w realizacji na całym odcinku od Mińsk Mazowiecka, Mazowiecka na trasie S8 między Warszawą a Białystokiem. Ta droga wychodzi na północ, lekko na północny wschód i zmierza do granicy państwa w okolicach Suwałk do Budziska. I ta droga jest realizowana. Ta droga jest realizowana pomimo sceptycyzmu wielu tych, którzy nie wierzyli, że tak będzie. Możemy mieć olbrzymią i mamy olbrzymią satysfakcję, że w Polsce buduje się najnowocześniejsze drogi na świecie, stosując najnowocześniejsze technologie. Kilkaset osób pracowało na tej budowie. Cieszę się, że państwa wysiłek przełożył się na tak znakomity szlak komunikacyjny. Jeszcze w tym miesiącu, w następnym miesiącu, wszystko zależy od tego, jak zostaną przeprowadzone procesy odbiorowe, będziemy mogli cieszyć się następnymi dziesiątkami kilometrów takiej właśnie bezpiecznej drogi. Wszyscy ci, którzy udają się na północny wschód Polski, mogą być już pewni, że będą mogli korzystać z bezpiecznej drogi. Szanowni Państwo, dziękuję za ten wysiłek, dziękuję za wysiłek wszystkich i mam nadzieję, że nie zabraknie nam energii, nie zabraknie nam sił, aby realizować kolejne inwestycje w innych częściach naszego kraju. I stało się, tak jak pan minister Adamczyk określił, w finansowaniu 2016 roku rządu pani premier Beaty Szydło i obecnie rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Słowo ciało się stało. Łomża ma połączenie ze stolicą Polski. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom pokoleń. To jest bezpieczna droga. Mam nadzieję, że tu żaden człowiek nie zginie na tym odcinku. To był wielki problem. O drodze 61 mówiło się droga śmierci. Droga ekspresowa 61 Via Baltica ma być drogą życia i rozwoju. Serdecznie gratuluję również odwagi, bo tak jak pan na początku wspomniał, podjęcie się tak olbrzymiej inwestycji, tak drogiej, wymaga odwagi. Ale panie ministrze, dziękuję również za odwagę w podejmowaniu decyzji o przygotowywaniu kolejnych szeregu programów, projektów, które są dedykowane dla samorządów gminnych, powiatowych, a dotyczą infrastruktury drogowej. I my z tych programów z kolegami wójtami w sposób, myślę, maksymalny korzystamy i chcemy korzystać. Czekamy na ład Polski, bo drodzy Państwo, żeby do drogi Via Baltica dojechać, to trzeba przejechać kilometrami odcinków dróg gminnych czy powiatowych, które też są w różnym stanie. Panie ministrze, serdeczne słowa podziękowania. Chciałbym również podziękować wszystkim oczywiście parlamentarzystom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta droga zostaje dzisiaj oddana. I na koniec kilka zdań jeszcze. Zwracam się do przedstawicieli firmy Polakła. Szanowni Państwo, było Was tutaj
w momentach szczytu prawie 400 osób, z tego co wiem. Ale naprawdę nie byliście uciążliwi w żaden sposób. Byliście tutaj gośćmi przez ponad 2 lata i życzyłbym sobie, żebyśmy mogli Państwa gościć jak najdłużej. Oczywiście nie na tej drodze, ale na innych, które trzeba tutaj na tym terenie wybudować. W imieniu samorządowców, przedstawicieli gmin, przez które przebiega ten odcinek drogi Via Baltica, drogi S61, mam ten zaszczyt wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się, że po tak krótkim czasie możemy w dniu dzisiejszy, piękny, słoneczny, lipcowy dzień, otworzyć dla nas drogę do stolicy, drogę do rozwoju, do szczęścia dla mieszkańców ziemi łomżyńskiej. W imieniu samorządowców składam serdeczne podziękowania dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, dla pani premier Beaty Szydło, dla pana ministra, dla parlamentarzystów, jak również wszystkich tych, którzy zabiegali o to, abyśmy mieli tę drogę. Mamy tę drogę, drodzy państwo, cieszymy z niej się niezmiernie. Dla nas to nie tylko bezpieczeństwo na drogach, nowe połączenie komunikacyjne, ale przede wszystkim dla samorządów to szansa na rozwój. Z własnej perspektywy mogę powiedzieć, że po wybudowaniu tej drogi już widzę większe zainteresowania podmiotów gospodarczych, bo o to nam, drodzy państwo, chodziło. O to, żeby nasze gospodarstwa rolne, nasze przedsiębiorstwa lepiej się rozwijało i to jest państwa zasługa. Za to rządowi Prawa i Sprawiedliwości serdecznie dziękuję. Ten odcinek to 17 kilometrów i on by się kończył, mówiąc kolokwialnie, w polu. Muszę podziękować firmie Mota i panu prezesowi Michałkowi za przyspieszenie prac na dalszym odcinku 800-metrowym do węzła Łomża Południe i wykonanie węzła Łomża Południe, co w efekcie umożliwia puszczenie tego ruchu już przez ten odcinek, mimo że sąsiednie odcinki drogi ekspresowej jeszcze nie są, że tak powiem, podłączone do tego odcinka. Tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Myślę, że wypada się cieszyć. Dodam jeszcze, że w bieżącym roku oddział białostocki planuje łącznie uruchomić 51 km trasy Via Baltica.